Cześć, witajcie, tu Rivid. Reaper of Souls beta jeszcze miesiąc, szybko zleci, naprawdę szybko zleci. Chcę wam teraz pokazać pewien sposób, jak dorwać się dużej ilości złota, skarbów, klejnotów, wszystkiego, materiałów do craftów. Sposób jest powtarzalny, szybki i nie jest mój autorski. I myślę, że po wyjściu Reaper of Souls będzie można go wykorzystać do tego, żeby szybko wskoczyć na T1 na przykład i zacząć farmić. No więc co? Zaczynamy. Będziemy latać po teleportach. Lecimy tak. Pierwszy teleporcik, level pierwszy, Halls of Agony. Wszystkie teleporty z Halls of Agony przelecimy. Ok. Skoczymy na level drugi. I otwieramy wszystkie skrytki. Dziękuję. Wszystkie skrytki, które będą obok teleportu. Pierwsza legenda padła. Biegniemy dalej. Teraz katedra, level pierwszy. Otwieramy wszystko, co tylko jest. Katedra, level drugi. Bijamy się oczywiście w te beczki, stąd może wyjść stwór, ale może również wyjść legenda. Katedra, level numer 4. Bijamy się fantastycznie. Otwieramy skryteczkę. Właściwie skupiamy się głównie na skrytkach, bo one mogą być wyjątkowe, beczki również. Może wypaść z nich tak zmasowana ilość złota na przykład. No i koniec. I to wszystko. Więc pierwszy, drugi, trzeci level i tu jest pierwszy, drugi i czwarty level. To jest taka ścieżka zdrowia. Robicie nową grę, wyjść, wejść i kolejny run. To trwa minutę właściwie. Co dorwaliśmy? Dorwałem 2 legendy ogólnie tym sposobem. Jakieś pół godziny. Oglądałem, wiecie, film i sobie biegałem. Więc zidentyfikujmy tę legendę, a później przejdźmy do tarczy krzyżowca, moi drodzy. Więc co my tu mamy? Flail. Bardzo lubię identyfikować legendę. To jest jeden z ciekawszych rzeczy. Casting Justice, Increasing Movement Speed. Możemy to sprawdzić? Tak, możemy. Ale zobaczmy. Krytyka hit damage o 35%. To jest jednoręczna. Wow, możemy tu nawet zrobić socket. No, ciekawe. Szybkość ruchu. Ale właściwie chyba musimy trafić coś, a właściwie musimy to ubrać. Ok, identyfikujemy kolejną rzecz. Czasami człowiek naprawdę robi dziwne rzeczy. Ok, czyli jak nas jak będzie koło nas 5 stworów albo więcej, dostajemy shielda. Wysokości 23% naszego życia przez 6 sekund. Nice. Naprawdę nice. No cóż, słuchajcie, przejdźmy sobie może tutaj, sprzedajmy ten nasz syf. Zróbmy sobie trochę miejsca, tylko trochę. Przejdźmy może do skrytki Stasza. I porozmawiamy o białym przedmiocie. Słuchajcie, tu są białe przedmioty, które zgromadziłem. Jak widzicie, różnego rodzaju przeróża, ascendant, bronie, też zacząłem zbierać i tak dalej. Ale to jest nic. Ja to wszystko wywalę na śmietnik. Dlaczego? Ponieważ można znaleźć coś takiego. Exceptional Grandfather Flake na przykład, który ma buffa plus 5 minimum damage, czyli minimalne obrażenia są buffnięte. Patrząc na zwykły miecz, nie ma tu żadnych bonusów. Następnie, patrząc na armor, który znalazłem, Ascendant Shield Superior, ta tarcza ma bonus plus 14% do pancerza. Plus 14% do pancerza. Jeżeli popatrzymy na inny pancerz, tutaj żadnego bonusu nie ma. Więc lepiej pomijać takie rzeczy i znajdywać takie Exceptional lub Superior. Tylko że jest problem. One dropują jak legendy, nawet gorzej. Białe przedmioty znalazłem 2 w ciągu całej gry, od momentu resetu oczywiście. 2. Więc białe przedmioty takiego typu będzie bardzo ciężko znaleźć i to jest naprawdę niesamowita wiadomość, bardzo dobra wiadomość, ponieważ będziemy mogli naprawdę czekać, czy szukać. Czym więcej takich właśnie fajnych myków do znalezienia, tym roz będzie grą ciekawszą. Więc Blizzard, idźcie w tą stronę, błagam was. I zróbcie właśnie takie dodatkowe rzeczy, które można by znaleźć, wykminić, przerobić i tak dalej, i tak dalej. Ok, zróbmy tą nieszczęsną tarczę i zobaczmy, jak wyjdzie nam ten craft. Wejdźmy sobie do all. Przejdźmy sobie na tarczę naszą piękną, wspaniałą, cudowną i żeby tylko krab nie wyszedł. Wiecie jak to z craftami jest? Jest Halloween Brigade. Dlaczego ona jest taka cudowna? Ponieważ ma bardzo fajny bonus do obrażeń. Holy, świętych obrażeń. A jak wiadomo, krzyżowiec jest napakowany takimi rzeczami. Święte obrażenia. No i co? 64 tysiące. Widzicie, tu jest legendarny materiał. Ten Angelic Shard może wam dobrać. Oczywiście w niebie. I robimy. Tarcza, tarcza, tarcza. Mam nadzieję, że fajnie będzie wyglądać. New Transmog. Nice. I co my tu mamy? Holy Skills 18% na możliwych 20. Siła, resy, życie, redukcja. Będzie można powalczyć oczywiście. Ja myślę, że tą tarczę użyję. Będę używał. Zamienię po prostu... Myślę, że życie... 10% życia zamienię na krytyka hit chance. Bo na softie aż takiej dużej ilości życia nie potrzebujemy. Jednakże wylosował nam się bardzo, ale to krapiasty, totalnie beznadziejny blok. 10% szansy na blok, gdzie szansa na blok jest od 10 do 20%. A mi się wylosowało 10. Więc... Ała. Why? Totalnie beznadziejny blok. Będzie trzeba znaleźć inną tarczę i zrobić kolejną. Zobaczmy jak wygląda ta tarcza. Holy shit. Czy ona ma... To co myślę? Holy cow. Anielska jest. No i cóż. Ja wam dziękuję serdecznie. Popatrzę sobie chwilę jeszcze na tą anielską tarczę. Fajnie. Tylko trzeba będzie je lepszą zrobić z lepszym blokiem. No ale cóż. Dzięki za uwagę. Na razie trzymajcie się. Postscriptum. Słuchajcie, starą tarczę po prostu zamieniłem na transmogryfikacji i jest, tak samo wygląda, jest o wiele lepsza. Nie? No, dzięki Blizz za taką możliwość, bo naprawdę wygląda świetnie. W szczególności, że ja edycji kolekcjonerskiej podstawki nie mam. To będę miał przynajmniej skrzydełka w tarczy. Nie? No.